Zapraszamy do zapoznania się z wirtualną wersją wystawy Tima Sztyca. 80 lat, 80 zdjęć. Fotografie do przemyślenia. Jest to jubileuszowa wystawa z okazji 80. urodzin pochodzącego z Drezna wybitnego fotografika osiadłego od kilkudziesięciu lat w okolicach Szczecina. Tim Sztyc urodził się w 1938 roku w Dreźnie. Od 1983 roku jest członkiem Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego, przez wiele lat pełniącym funkcję jego prezesa. Od 1986 roku pracuje w wolnym zawodzie jako artysta fotografik, publicysta i tłumacz. W 1993 roku uzyskał tytuł Artist FIAP, a w 2001 roku Excellence FIAP. Jest członkiem honorowym Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego i Związku Polskich Fotografów Przyrody. Od 2002 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jest także związany z Okręgiem Śląskim SPAF. Więcej informacji znajdziecie Państwo na internetowej stronie autora timsztyc.eu. Jerzy Lewczyński o fotografii Tima Sztyca. Może to złudzenie, ale uważam, iż w fotografii niszczeje coś. Coś, co można nazwać stanem świadomości oglądanego obrazu. Przeczytałem słowa zmarłego znakomitego twórcy Ryszarda Kapuścińskiego – ludzie biją się, krzyczą, giną, drapią ziemię. Codziennie to oglądamy. Wyobraźnia popada w paraliż. By ją ożywić, potrzebny jest moment ciszy. Wtedy być może uda się odnaleźć to, czego nie umiemy dotąd zauważyć. To właśnie to zawieszone spojrzenie, zatrzymane w połowie drogi do mojego umysłu, jest istotą proponowanej sztuki fotografii Tima Sztyca. Arkadiusz Ławrywianiec, SPAF Okręg Śląski. Tim Sztyc doskonale rozumie człowieka, którego pokazuje w swoich pracach. Autor towarzyszy drugiemu człowiekowi poprzez swój obiektyw. Mowa ciała, gesty, miny, najróżniejsze sytuacje życiowe, jakie mogą się przydarzyć, są niezwykle dokładnie obserwowane przez Tima Sztyca. Ta obserwacja pozwala mi, odbiorcy, wejść w sytuację osób z fotografii. Razem z nimi mam ochotę sprawdzić, która godzina, jak to robią dwie kobiety w parku w Wenecji. Śmiać się z dziewczynkami jadącymi tramwajem w Rzymie. Zobaczyć, kto o poranku w Burano pali papierosa za kotarą. Idąc śladem słów Dona McCallina, fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia cokolwiek odczuwali. Jestem przekonany, że Tim Sztyc doskonale czuje otaczający go świat, czego dowodem jest ten humanistyczny dokument. Andrzej Graba-Grabowiecki, Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. W dobie fotografii cyfrowej nowego znaczenia nabiera myśl wypowiedziana niegdyś przez Roberta Franka. Fotografia jest sztuką łatwą i trudną zarazem. Tym trudniejszą, im dłużej i odpowiedzialniej się ją uprawia. Tim Sztyc fotografią zajmuje się od wielu lat. I moim zdaniem należy do grona fotografików odpowiedzialnych. Jego twórczość fotograficzna nie jest ani inscenizowana, ani udziwniona, jest na wskroś uczciwa. Uczciwie wypracowana i wychodzona. Wpisująca się w ideę decydującego momentu francuskiego fotografika stulecia Henri Cartier-Bressona.
pozornie prosta, lecz zawierająca zawsze wartość dodaną, przez co fotografia ta przybiera formę jakby eseju. Prostota nie jest rzeczą łatwą wbrew pozorom. Twórczość fotograficzna Tima Sztyca wpisuje się w poglądy amerykańskiego krytyka i pisarza Jamesa Agee, który w 1945 roku napisał: zadaniem artysty nie jest zmienianie świata takiego, jakim widzi go oko, w świat estetycznej realności, ale zauważenie estetycznej realności w prawdziwym świecie i tworzenie niezmąconego i wiernego zapisu momentu, w którym to kreatywne działanie osiąga swoją najbardziej ekspresyjną krystalizację.